Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Horyzontu Zdarzeń. I tym razem, ponieważ jest to jubileuszowy odcinek, 27, a dlaczego 27 jest jubileuszowy, niechaj to pozostanie moją słodką tajemnicą, ale poniekąd dlatego, że jest to jubileuszowy odcinek, a przede wszystkim poniekąd dlatego, że mam takie wrażenie, czytając Państwa komentarze pod poprzednim odcinkiem Horyzontu, że przyjęliście Państwo tę nową formułę z dużą sympatią, nową formułę, czyli pomysł, że nie omawiam jednego tematu w Horyzoncie, tylko omawiam mozaikę tematów z alternatywnego świata. W związku z czym postanowiłem pójść tym samym tropem i dzisiaj również swojego rodzaju mozaikę newsów Państwu zaprezentować. Zacznę od kosmosu. To, co przyciągnęło moją uwagę w kosmosie, to Ceres. To nie jest temat oczywiście najświeższy. Jak Państwo wiecie, Ceres, mała karłowata planeta o średnicy bodajże 950 km, która sobie krąży gdzieś tam pomiędzy Marsem a Jowiszem, przyciąga naszą uwagę od wielu miesięcy sonda Dawn, New Dawn, wysłana przez NASA między innymi po to, by Ceres zbadać. Od dłuższego czasu przesyła intrygujące zdjęcia, gdzie na powierzchni planety Ceres znajdują się jasno świecące punkty. NASA oczywiście ma swoją interpretację tego wydarzenia. Od samego początku utrzymuje, że z całą pewnością jest to lód albo też kryształy soli, które odbijają światło słoneczne. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. Pominę już to, że od pewnego czasu sonda New Dawn orbituje wokół Ceres i wykonała już zdjęcia tej planety, znajdując się po stronie przeciwległej w stosunku do Słońca. I te świecące punkty świecą dokładnie tak samo, jak świeciły wtedy, kiedy były poddane słonecznej ekspozycji. W związku z powyższym z całą pewnością nie jest to światło odbite, jak twierdzi NASA, tylko jest to światło, którego źródło znajduje się na powierzchni Ceres, bądź też pod powierzchnią Ceres. I jest to już oczywiste dla wszystkich, którzy ten temat obserwują, z wyjątkiem oczywiście NASA. Zapewne nigdy się nie dowiemy dokładnie, co to jest, chyba że rzeczywiście znajdzie się tego jakieś banalne, naturalne wytłumaczenie tego zjawiska. Ale temat jest ciekawy, temat jest intrygujący i na pewno wart tego, żebyście Państwo zwrócili na niego uwagę. Wspomnę też, że kilka miesięcy temu pojawiły się zdjęcia z Ceres, na których jest coś, co niektórzy interpretują jako piramida. No, moim zdaniem jest to lekka nadinterpretacja. Z całą pewnością jest to ciekawe wybrzuszenie na powierzchni planety, które no, przy pewnej dozie wyobraźni może być zinterpretowane jako piramida, ale tak do końca bym się nie założył o to, że nią jest i może to być w mojej opinii także twór naturalny o kształcie z lekka do piramidy podobnym. Tak czy owak, Ceres jest zagadką, która intryguje, przyciąga uwagę, no a przede wszystkim te świecące punkty nas intrygują. Kto tam mieszka? Z kosmosu chciałbym zejść na Ziemię i to bardzo konkretne miejsce, do Barcelony. Wybory na mera Barcelony wygrała pani Ada Calu. Kim jest pani Ada Calu? Jest działaczką Occupy Wall Street w Hiszpanii. Pani Ada Calu poczuła na własnej skórze, jak wygląda interwencja policji w stosunku do działaczy Occupy Wall Street. Wygląda tak, jak wyglądała w Ameryce i wielu innych miastach świata, czyli była bezmyślna, głupia i brutalna. Pani Ada Calu już po swoich wyborach na mera powiedziała, że nie zamierza zrezygnować z żadnego z postulatów, o które walczyła jako działaczka Occupy Wall Street. I na pierwszy front mają iść banki. Banki, egzekucje bankowe. W Hiszpanii w tej chwili zachodzi już od długiego czasu podobny proces, jaki rozpoczął kryzys 2008 roku w Ameryce, czyli masowe eksmisje i wyrzucanie ludzi z domów w związku z niemożliwością spłaty kredytu hipotecznego. Pani Ada Calu powiedziała, że kategorycznie się tej praktyce przeciwstawi i zrobi wszystko, by uniemożliwić bankom tego typu egzekucje. Zamierza również dobrać się do tematu kredytów hipotecznych i tego, jak banki tych kredytów udzielały. Powiedziała, że jej podstawowym priorytetem w ogóle jest temat bezdomności. Zamierza podnieść płacę minimalną do $670 miesięcznie. Powiedziała, że zrezygnuje z większości swojego własnego wynagrodzenia. Zamierza też obniżyć nie tyle koszty, nie wiem jak koszty, ale ceny korzystania z działalności różnego rodzaju spółek komunalnych. A tym, czym pani Ada Calu się najbardziej sławiła, to pewien panel telewizyjny w hiszpańskiej telewizji, gdzie miała wystąpienie bezpośrednio po pewnym dżentelmenie, który został przedstawiony jako przedstawiciel bankowości, środowiska bankowego w Hiszpanii. Pani Ada Calu wskazała na niego ręką i powiedziała: a ten pan jest przestępcą i powinien być tak traktowany, jak się traktuje przestępców. Bardzo cię, Ada, za to lubię. Nie byłbym sobą, gdybym nie zajrzał do tematu pod tytułem prawa zwierząt. Holandia postanowiła zabronić konsekwentnie eksploatowania zwierząt w cyrkach. 119 dzikich zwierząt, które obecnie znajdują się w holenderskich cyrkach, mają zostać z cyrków uwolnione
Zaś działacze praw zwierząt w Holandii zajmują się tym, w jaki sposób zabezpieczyć im możliwość dalszego życia poza cyrkiem. Podobno 9 krajów w Europie już tego typu decyzje podjęły. Ja nie znalazłem listy tych 9 krajów w internecie. Niemniej znalazłem listę krajów, które taką decyzję podjęły. Pochwalę się nią: Boliwia, Peru, Grecja, Cypr, Paragwaj, Kolumbia, Holandia, Słowenia. Niektóre źródła wymieniają także Austrię, Belgię i Maltę. I być może Państwo pamiętacie, że niedawno internet obiegł taki news, że na Kostaryce postanowiono zamknąć zoo. Tam są dwa wielkie zoo. Miały one zostać zamknięte. Ten proces został zablokowany przez jakieś działania prawne. Prawdopodobnie tych, którym to się nie podoba. I tak naprawdę te zoo nie mogą zostać zamknięte jeszcze przez bodajże 9 lat. Niemniej, tak czy owak, rząd Kostaryki postanowił przekształcić te zoo w tereny swojego rodzaju parków narodowych, gdzie te zwierzęta przynajmniej w dużej części będą mogły żyć na wolności i swobodzie. Cieszę się razem z tymi zwierzętami. Technologia. Jeśli chodzi o technologię, to temat, który po części ma także związek ze zwierzętami, o których mówiłem, a mianowicie London Design Museum co roku wybiera coś takiego, co jest nazywane najlepszym designem roku. I w tym roku, to ciekawostka, został wybrany chip. Chip wyprodukowany w pewnym instytucie na Harvardzie, w instytucie, który zajmuje się inżynierią inspirowaną biologią. Chip ten ma takie właściwości, że można w nim umieścić także ludzkie komórki różnego rodzaju narządów i organów i poddać je wszelkiego rodzaju testom. Dlaczego mnie to tak cieszy? Dlatego, że o tym chipie się pisze, że ma on szansę zakończyć koszmarne i okrutne eksperymenty, które ludzie robią na zwierzętach. Dokładnie taką samą funkcję, jaką niestety w tej chwili dla niektórych pseudonaukowców pełnią zwierzęta, taką samą funkcję mogą pełnić te chipy. Można podłączyć do nich bardzo różnego rodzaju źródła bodźców i chemicznych, fizycznych, elektrycznych, magnetycznych, jakichkolwiek bądź, i analizować ich zachowanie tak, jak w tej chwili się to robi, kosztem koszmaru milionów zwierząt na całym świecie. No, oby zadziałało. Drugą wiadomością z obszaru technologii, którą chciałbym Państwu przywołać, to perowskity Olgi Malinkiewicz. To nie jest news najświeższy, bo same perowskity zostały wynalezione w roku 2014 przez panią Olgę. We wrześniu 2015 roku została podpisana umowa pomiędzy Polską i Japonią dotycząca przemysłowej produkcji perowskitów, a właściwie ogniw, które będą, ogniw woltaicznych, które w oparciu o tę technologię będą działać. O co chodzi? Chodzi o to, że pani Olga wynalazła materiał, który bardzo efektywnie przemienia energię słoneczną w prąd elektryczny i w dodatku jest to materiał, który można nanieść na zwykłą folię za pośrednictwem drukarki. Bardzo tani patent, który pozwoliłby nam oklejać folią dachy budynków, ściany budynków, samochody i co nam przyjdzie do głowy i pozyskiwać bardzo efektywny sposób energii. Na ile efektywny? Sama pani Olga daje taki przykład, że gdyby pokryć tego typu folią żagle naszego żaglowca Zawisza Czarny, a to jest powierzchnia rzędu 600 m², to prąd, który te żagle mogły wygenerować, spokojnie wystarczy na zasilenie silnika elektrycznego, który mógłby ten żaglowiec popychać wtedy, kiedy nie ma wiatru. Oby się udało, oby nikt temu pomysłowi nie ukręcił głowy, tak jak ukręcił wielu innym pomysłom głowę, tym, które no jakby idą w poprzek pomysłowi na to, jakby nas wyeksploatować. Następnym tematem, do którego chciałbym zajrzeć, to temat zdrowia. No i zacznę oczywiście od Monsanto, którego tak bardzo nie lubię. Monsanto ma, z czego się bardzo cieszę, od dłuższego czasu złą pasę. Nie tak dawno WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, przyznała, że Roundup, podstawowy środek, który jest taką sztandarową, zabójczą bronią firmy Monsanto, najprawdopodobniej jest rakotwórczy. Zrobiła to z pewną dozą eufemizmu, używając określenia, że prawdopodobnie jest rakotwórczy. To trochę zabawne, ale z drugiej strony doceniam też to, że tak betonowa organizacja jak WHO zdecydowała się na taki krok, pomimo tego, że ewidentnie administratorzy naszej planety bardzo lubią Monsanto w przeciwieństwie do mnie i starają się je chronić jak mogą. To, co jest ciekawostką ostatnich dni, to jest działalność pana Anthony Samsella, który jest naukowcem, który od wielu lat zajmuje się toksykologią i który przeanalizował 1500 stron dokumentów, które znalazł w archiwach Monsanto, które dotyczyły Roundupu, i przeanalizowawszy te 1500 stron, wyciągnął z tego wnioski, które są o tyle tragiczne, że wynika z nich, że Monsanto już 40 lat temu wiedziała, że Roundup jest toksyczny.
Nie tak dawno, nie wiem czy Państwo wiecie, bodajże niecałe 2 lata temu, Ameryka obiegł tragiczny news, że w wyniku ogólnonarodowych badań zdrowia znaleziono Roundup w mleku matek karmiących. No cóż, rolnicy, także polscy, masowo używają Roundupu, wierząc w naiwności swojej w napis, który znajduje się na jego etykietce, jakoby rozpadał się w ciągu bodajże 14 dni od zastosowania. No cóż, jeśli był w mleku matek karmiących, to z całą pewnością nie 14 dni się rozpada. Cieszę się wobec tego, że i od tej strony ktoś się Monsanto dobiera i cieszę się też od tego, że jego reputacja słabnie. Skoro jesteśmy przy zdrowiu, to wspomnę o czymś pozytywnym. Nobla za wynalezienie leku przeciwko malarii dostała m.in. chińska pani profesor Yu Youtu. Pani profesor nie do końca wynalazła ten lek przeciw malarii. Ona go zaadoptowała na podstawie chińskiej receptury sprzed 1600 lat. 1600 lat temu chłopaki w Chinach już wymyślili, jak leczyć malarię. My się z tym borykaliśmy do roku 2015. No, pozostaje się tylko cieszyć. I chwała starej, tradycyjnej medycynie. No cóż, zajrzę jednak do świata polityki, choć z pewną niechęcią. To, co przyciągnęło moją uwagę, to... No cóż, atak Rosjan na pozycję ISIS w Syrii. Dlaczego przyciągnął moją uwagę? Dlatego, że po pierwszych 72 godzinach tego ataku media światowe przyznają, że w zasadzie struktura obronna ISIS została w Syrii kompletnie rozbita. Rosjanie nie zamierzają bynajmniej przerwać swoich ataków, wręcz odwrotnie oświadczyli, że zamierzają je w tej chwili intensyfikować. Mówiąc krótko, są w stanie rozprawić się ze strukturą ISIS w Syrii w ciągu kilku dni. Cóż tym dziwnego? No, media stawiają dosyć kłopotliwe pytanie. Dlaczego w takim razie USA wraz ze swoimi sojusznikami od roku walczą z ISIS i nie mogą go pokonać? Tam rok, a tu 72 godziny? Odpowiedź na to pytanie niestety wydaje się być również bardzo brutalna i smutna. Jak ktoś wyliczył, kompleks militarno-przemysłowy na wojnie przeciwko ISIS w Syrii zarabiał około 10 milionów dolarów dziennie. Razy 365 dni w roku. No cóż, są tacy, którzy uznali, że gra jest warta świeczki. I kolejną wiadomością ze świata polityki, na którą zwróciłem uwagę, to dramatyczne transatlantyckie porozumienie w sprawie handlu i inwestycji, o którym opowiadała Państwu przedstawicielka Instytutu Globalnej Odpowiedzialności w jednym z moich wywiadów niedawno. Otóż to porozumienie w tej chwili jest cały czas negocjowane pomiędzy Stanami i Europą, natomiast zostało podpisane pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i państwami Azji, a także regionu Australii i Nowej Zelandii. Na liście państw, które, nazwijmy to, szczęśliwie sfinalizowały tę umowę, są poza Stanami Zjednoczonymi Japonia, Meksyk, Kanada, Australia, Malezja, Chile, Singapur, Peru, Wietnam, Nowa Zelandia i Brunei. No, z już opublikowanego traktatu, który został podpisany pomiędzy tymi państwami, wynika, że najdłuższym jego rozdziałem jest rozdział pod tytułem Egzekucja. Egzekucja, czyli rozdział poświęcony temu, w jaki sposób prawo, policja i różnego rodzaju służby mają egzekwować literę tego traktatu. No to już mniej więcej wiemy, do czego on służy. Z ciekawostek ekologicznych Shell wycofał się z zamiaru wiercenia na Arktyce. To fajny news, bo oprotestowały ten pomysł wszystkie ekologiczne organizacje na całym świecie. Pan Barack Obama oczywiście jeszcze kilka miesięcy temu podpisał zgodę, by Shell mógł tego typu odwierty robić, a Shell się jednak postanowił wycofać, uznał, że szacunki wstępne dotyczące wielkości złóż pod Arktyką były przesadzone i nie wygląda to tak różowo, jakby się wydawało. W związku z powyższym coś, co trwało 7 lat, bo tyle lat Shell się do tego pomysłu przymierzał i miało być inwestycją szacowaną na 7 miliardów dolarów, nie dojdzie do skutku, z czego się cieszę razem ze wszystkimi misjami polarnymi w tamtej okolicy. Na koniec chciałem Państwu powiedzieć o ciekawostce. Oczywiście Edward Snowden, o którym lubię mówić, Edward Snowden założył konto na Twitterze. No i śmiesznie, bo to konto w ciągu jednej doby zyskało 1 milion obserwujących. 1 milion obserwujących 24 godziny. Sam Snowden jako obserwowany wybrał tylko i wyłącznie jedną pozycję na Twitterze swojego dawnego pracodawcę, NSA, National Security Agency. Pewnie jest ciekaw komentarzy na temat tego swojej własnej obecności na Twitterze.
Jego obecność na Twitterze zbulwersowała co po niektórych, jak i George Pataki, który jest jednym z kandydatów na prezydenta w Ameryce, aczkolwiek bez szans na szczęście, zażądał od prezesa Twittera, by usunąć natychmiast konto Snowdena z Twittera, bo przecież Snowden jest zdrajcą, jego zdaniem. Tak się zabawnie składa, że chyba prezes Twittera sympatyzuje ze Snowdenem, bo powitał go bardzo serdecznie, jakby lekceważąc uwagi pana George'a Pataki. Też pewnie z całą świadomością, że George Pataki nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc ma ograniczone możliwości represji wobec prezesa Twittera. No, ale Snowden, jak widać, żyje. Minął w ciągu 24 godzin. To bardzo fajny wynik. NSA, które Snowden obserwuje, ma 100 tysięcy po kilku latach obecności na Twitterze. Coś chyba jest na rzeczy. I to jest tyle, co chciałem Państwu zrelacjonować w takim telegraficznym skrócie, jeśli chodzi o alternatywne spojrzenie na rzeczywistość. Dziękuję bardzo i żegnam do następnego odcinka.